45. sesji 8. kadencji Rady Gminy Uchani. Witam Panią Wójta, Pana Sekretarza, Panią Zastępcę Wójta, Pana Skarbnik, Państwa Radnych. Proponowany porządek sesji. Otwarcie i stwierdzenie prawidłowości obrad, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 14. sesji Rady Gminy z 14 grudnia 2021 roku, informacje o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy, dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, punkt 7, sprawy bieżące i wolne wnioski, punkt 8, zamknięcie obrad. Otwarcie i stwierdzenie na 15, u nas jest 13. Proszę się zalogować. Obecnych jest 13. Przyjęcie porządku obrad. Czy są jakieś uwagi do proponowanego przepisu? Nie ma. Nie widzę, że ktoś z Państwa radnych jest za, proszę przycisnąć. To jest przeciw, kto jest wstrzymał. Przyjęcie protokołu z 14 sesji Rady Gminy Uchani dnia 14 grudnia 2024 sesji Rady Gminy z 14 grudnia 2021 roku. Proponuję przyjąć bez czytania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę. Kto przeciw? Informacje o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy. 14 grudnia ubiegłego roku Rada Gminy przyjęła 6 uchwał. Uchwała 24/194 z dnia 14 grudnia 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 i uchwała 24/195/2021. 14 grudnia 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Pani Skarbnik zmianę wprowadziła. Uchwała 24/196/2021 i w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. Uchwała jest na bieżąco realizowana i uchwała numer 24/197/2021 14 grudnia. Ubiegłego roku uchwała też na bieżąco jest realizowana i uchwała 24/198/2021 w sprawie ustalenia dopłat do zarejestrowanej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwała będzie realizowana w 2022 roku cały rok. I uchwała numer 24/199/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego wójta gminy Uchani. Uchwała jest realizowana na bieżąco. Dziękuję. Dziękuję. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Gminy Uchani uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała numer 24/196/2021 Rady Gminy Uchani z dnia 14 grudnia
2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym kwotę dochodów 19 074 822,77 zł zwiększa się o kwotę 1 531 172 zł do kwoty 20 605 994,77 zł. W kwocie dochodów po zmianach 20 605 994,77 zł. Dochody bieżące stanowią 17 040 154,77 zł oraz dochody majątkowe 3 565 840 zł. W związku z tym w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. W paragrafie drugim kwotę wydatków 22 132 525,73 zł zmniejsza się o kwotę 49 800 zł i zwiększa się o kwotę 1 654 472 zł do kwoty 23 737 197,73 zł. W kwocie wydatków po zmianach 23 737 197,73 zł. Wydatki bieżące stanowią 17 025 597,81 zł oraz wydatki majątkowe 6 711 599,92 zł. W związku z tym w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. W paragrafie czwartym kwotę planowanych przychodów gminy zwiększa się o kwotę 73 500 zł do kwoty 3 254 782,96 zł. W związku z tym w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty. W paragrafie siódmym, punkt pierwszy, wydatki na zadania inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1 604 340 zł do kwoty 6 874 428,43 zł. W związku z tym w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt piąty. W paragrafie 7 punkt 2 wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 134 340 zł do kwoty 288 915,77 zł. W związku z tym w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. W związku z treścią paragrafu 1 ustala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 20 605 994,77 zł. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 23 737 197,73 zł. Przychody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 3 254 782,96 zł. Rozchody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 123 580 zł. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powinno się wójtowi gminy Uchanie. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dyskusja. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę wcisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowanie 13 za, jednogłośnie. Punkt drugi w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Gminy Uchanie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 24/197/2021 Rady Gminy Uchanie z dnia 14 grudnia 2021 roku
sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany. Punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy, załącznik nr 1 zawierający wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2035 wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. W paragrafie drugim wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie z załącznikiem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dyskusja. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzynastu za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I punkt następny. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Jeśli nie ma... Jest. A, proszę. Chciałbym tylko powiedzieć wszystkim radnych o złożeniu oświadczeń majątkowych. Jeśli ktoś by już chciał dostać druk, to proszę do mnie się zgłosić. Ewentualnie służę pomocą, jeśli ktoś potrzebuje. Dziękuję. Jeśli więcej nie ma, to pójdźmy zamknięcie obrad. Dziękuję Państwu za przybycie. Tam jest. Tam jest.